mówił. W jaki sposób twój mózg słucha twoich poleceń? Przeczytałem dziesiątki książek na temat rozwoju osobistego, na temat działania ludzkiego mózgu, umysłu, świadomości, nadświadomości, podświadomości, materii, energii, eteru i tak dalej. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że większość tych publikacji, do których będziecie mieli dostęp, jest ze sobą sprzeczna. Wiele pokazuje różnych możliwości i działań, natomiast prawda, którą ja odkryłem, jest taka. Twój mózg nie słucha twoich poleceń. Nie słucha. Gdyby słuchał w takim znaczeniu, że mówisz do niego czy sam do siebie, za 2 lata od dzisiaj zarobię swój pierwszy milion, żeby się skupić tylko na pieniądzach, albo schudnę 20 kg, które ciążą mi na moim brzuchu, to pewnie gdyby ten mózg tak słuchał, to by się zdarzyło. Ponieważ się to nie zdarza, mam absolutną pewność, że taki sposób nie działa. Działa natomiast zupełnie inny sposób, polegający na tym, że twój mózg zapamiętuje obrazy, które są powiązane z silnymi emocjami, na przykład takimi, kiedy o czymś marzysz lub wyobrażasz sobie pewne sytuacje, w którym ty jesteś głównym aktorem. Jeśli ta sytuacja jest przy okazji takim bardzo miłym elementem odczucia, mózg zapamiętuje tą sytuację i żeby, że tak powiem, nie gadać od rzeczy, dam wam parę przykładów. Pierwszy to mój wyjazd do Albanii w roku 2012. Nie chodzi wcale o kraj, ani o wycieczkę, tylko o sposób. Otóż ja od dziecka marzyłem, żeby jeździć na motocyklu. Miałem jakieś tam, że tak powiem, popierdółki pod tytułem komarki i inne sprzęty. Natomiast dopiero w wieku lat po 40 kupiłem jeden skuter, drugi. Potem wymieniłem to na porządnego chopera. Zanim jednak doszedłem do motocykla, stwierdziłem, że może należy zająć się takimi rzeczami jak udoskonalaniem rzeczywistości, typu właśnie ugniatanie gliny własnymi rękami i tak dalej. Pomyślałem kiedyś, że można kupić sobie takiego klasyka jak Junak, być może ta historia technicznie będzie nieciekawa, natomiast emocjonalnie zaręczam wam, że jest całkowicie spójna. I kolega mówi: słuchaj, no możesz sobie kupić, można kupić tutaj, znaleźliśmy odpowiedni motocykl, pojechaliśmy. Motocykl był w stanie, że tak powiem, do delikatnego remontu. I na moje pytanie: dobra, ale kiedy ja będę jeździł na tym motocyklu? Odpowiedź kolegi była taka: słuchaj, na razie przez zimę sobie przy nim podłubiesz, a potem na wiosnę to się zobaczy, tak? I zobaczcie, osoba obca, znaczy kolega, tak, obca w znaczeniu taki, że to były moje słowa, powiedział, że podłubiesz sobie przez zimę. Znaczy, co się stało? Mózg zapamiętał tą informację, wyobraził mnie siebie dłubiącego przez zimę i tak się też stało. 3-4 miesiące, praktycznie co drugi dzień chodziłem do garażu kolegi i próbowałem reanimować ten motocykl, doprowadzić go do stanu używalności. Kiedy opadłem z sił i na wiosnę okazało się, że on nie za bardzo nadaje się do jazdy, wtedy zadałem sobie pytanie. To jest ten moment, który powinieneś sobie zapamiętać dzisiaj lub nawet zapisać. Zadaj sobie pytanie. Jeżeli cokolwiek masz zapamiętać z tego mojego dzisiejszego wystąpienia, to jedno zdanie. Zadaj sobie pytanie. Jakie pytanie? Obojętnie jakie. Dlatego, że twoja odpowiedź na to pytanie będzie tym poleceniem, którego wysłucha swój mózg. Ja zadałem sobie takie pytanie. Kolego, gdybyś miał nieograniczone możliwości i mógł spełnić swoje marzenie, na przykład motocyklowe, to co byś chciał przeżyć? I wtedy, nie zastanawiając się długo, pomyślałem sobie: chciałbym pojechać na wycieczkę czy na wyprawę motocyklową, najlepiej przez kilka krajów. Niedawno przy zadawaniu sobie tego pytania oglądałem jakąś reklamę motocykli BMW, więc mózg skojarzył motocykl z motocyklem BMW i stwierdziłem, gdyby to było BMW, oczywiście nowe, żadne używane złomiarstwo, nowy motocykl z salonu, to byłoby to spełnienie moich marzeń motocyklowych. Sprzedałem tego Junaka, jak już powiedziałem, kupiłem dwa skutery, jeden po drugim, potem wymieniłem to na chopera, pojeździłem troszkę, pobawiłem się. Sprzedałem również chopera, zmiany w życiu spowodowały taką konieczność. Zrezygnowałem jakby z jeżdżenia na motocyklu z różnych względów. Nie było jakieś wielce traumatyczne, ale zobaczcie, co się dalej stało. Minęły 2 lata,
Tak? Ja zapomniałem o tym, że jakby nie miałem ciągoty dalszej do jazdy na motocyklu, ale gdzieś to zostało. I 2 lata później wydarza się taka sytuacja. Moja koleżanka, która się rozwodzi, która się już rozwiodła, ale w ramach podziału małżeństwa mieli 2 motocykle. Ona wzięła nowe BMW z salonu, mąż został przy Harley'u Davidsonie. Koleżanka nie ma prawa jazdy, nie jeździ na motocyklu, ale ma motocykl. I ponieważ pomagałem troszkę, jestem prawnikiem z wykształcenia, prowadziłem swoją kancelarię przez 17 lat, więc radziłem jej również w kwestiach prawnych. Mnie zapytała, czy gdybym kiedyś chciała pojechać gdzieś tym motocyklem, to czy ja bym pojechał z nią. Oczywiście jako osoba, która jest chętna na pomocy, powiedziałem, nie ma sprawy, oczywiście tak, możemy jechać gdziekolwiek chcesz. Po roku powiedziała mi, słuchaj, na Boże Ciało w czerwcu wyjeżdżamy na wyprawę motocyklową. Ja mówię, gdzie? Ona mówi, do Albanii. Ja mówię, żartujesz? Ona mówi, nie. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy ja mogę jechać. Ona powiedziała, okej, ale obiecałeś mi, że pojedziesz. I zobaczcie, obietnica i przedtem myśl, co spowodowała. Pojechałem przez 11 krajów, zrobiłem 5000 km nowym motocyklem BMW, tak, spełniłem przygodę swojego życia motocyklową tylko dlatego, że zadałem sobie to pytanie, co chciałbym zrobić, co byłoby spełnieniem moich marzeń motocyklowych. Kiedyś wcześniej taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku samochodu. Miałem tych samochodów kilkanaście i oglądając różne firmy amerykańskie doszedłem do wniosku, że te automatyczne skrzynie biegów to jest całkiem fajna sprawa, są bardzo wygodne te auta w prowadzeniu. I po jakimś czasie pomyślałem sobie, że dobrze byłoby mieć taki duży amerykański samochód z amerykańskim silnikiem i z dużym automatem, czy z fajnym automatem, który mnie poprowadzi przez jakieś wspaniałe krajobrazy dróg, leśnych ostępów i tak dalej, właśnie o stronę technicznej. To niby nie wiąże się z pytaniem, z tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale zobaczcie, co się stało. Po latach, wymieniając kolejne samochody, miałem kupić inne auto. Miałem kupić Mercedesa 124, taki był plan w pewnym momencie. Natomiast ten samochód okazał się totalnym nieporozumieniem. I przypadkiem, tak, jeśli chcesz to nazwać przypadkiem, trafiłem na Toyota Camry z 3-litrowym silnikiem. Amerykańska wersja, produkowana w Japonii, oczywiście z automatyczną skrzynią biegów. Co się stało? Cena super przystępna, auto w idealnym stanie technicznym. To nie była kwestia kupienia tego auta, czy jego nie kupienia. To była kwestia spełnienia przez świat życzenia, bo kiedyś zadałem sobie pytanie, gdybym myślał w jakiś sposób życzeniowy i pieniądze nie grałyby problemu, to co chciałbym przeżyć, jakim autem chciałbym jeździć, co spełniłoby w danym momencie moje oczekiwania. I jeśli będę zadawał sobie te pytania za każdym razem, czy to będzie kolejny rok, te pytania mogą być różne. Ale jeśli odpowiedź na to pytania jest związana z emocją i ty jesteś w tym slajdzie, jesteś w tym filmie, który kręci się w twojej głowie, możesz o nim zapomnieć, może się tak zdarzyć, że stracisz pracę, nie możesz mieć pieniędzy, podejmiesz działalność, która nie przynosi efektów, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Twój umysł nie słucha twoich poleceń, twój mózg automatycznie przerabia to twoje zdjęcie, ten twój film na sygnał, który wysyła, transmituje w świat, a świat odpowiada na ten sygnał dokładnie, dając tobie rzeczy, sytuacje i ludzi, które były w tym sygnale zawarte. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że większość z nas emanuje rzeczami, których nie chce osiągać. Myśli, martwi się i wkłada energię w coś, co jest dla nas niekorzystne. I wtedy włącza się prawo rezonansu. Zaczynasz rezonować na przykład obawą, jak dam sobie radę, rezonujesz obawą, z czego zapłacę, rezonujesz obawą, oby tylko nie zachorować. I zobacz, jakich słów użyłem. Choroba, zapłacę, uda się i tak dalej, tak? Czyli pewnego słowa ze znakiem minus. Gdybyś użył słowa zdrowie, słowa wygram, tak? lub zarobię, odmienny byłby efekt świata, który odpowiada na twoje obrazy, na twoje polecenia.
Trzecia rzecz to zakręt w moim życiu, który był związany między innymi z rozwodem i troszkę odejściem od spraw prawnych, ale równo 14 chyba miesięcy temu, czyli w okolicach lutego, marca zeszłego roku, zadałem sobie pytanie w takim, wiecie, jak jest wiosną w Polsce, tak? Mamy czasami gorszy nastrój, gorsze dni, niczego nam się nie chce, popadamy w taką, w pewnego rodzaju skrajność tych naszych stanów emocjonalno-uczuciowych. Zadajemy sobie pytanie, skoro do dzisiaj, to co powiedział Szymon, moja książka wygląda tak i tak, nie do końca jestem zadowolony z pewnych rozdziałów tej książki i z tego, dokąd, w jaką stronę rozwija się fabuła, to gdybym miał możliwość zmiany tej fabuły, to co by się stało, jak chciałbym żyć, jak wyglądałoby moje życie, gdybym mógł spełnić swoje marzenie. I znowu zadałem sobie pytanie. To nie był jakiś specjalny czas, to nie był jakiś rytuał religijno-ezoteryczny, tak? To po prostu czasami jest chwila na fotelu w spokoju, czasami to jest podczas spaceru, czasami to jest podczas momentu, gdzie prowadzisz samochód samotnie i z nikim nie rozmawiasz, nie słuchasz radia, rozmawiasz sam z sobą. Wtedy jest taki czas, kiedy jest dobrze zadać sobie takie pytanie. Takie sobie pytanie zadałem. Odpowiedź przyszła automatycznie. Znowu niewiarygodna rzecz. Niewiarygodna, bo jeśli jesteś uczciwy sam sobą, to najczęściej odpowiedzi, które będziesz sam słyszał, są niewiarygodne w danym momencie dla twojego życia. Moja odpowiedź była taka. Gdybym mógł zrobić wszystko i żyć tak, jakbym chciał, to jedyną rzeczą, którą chciałbym robić do końca życia, to podróżować. Podróżować, zwiedzać się kraje, poznawać nowych ludzi, bawić się i wszystko, co z tym związane. Rozwijać przede wszystkim, dlatego że każda podróż jest rozwojem, każda podróż jest czymś, co otwiera nasze horyzonty, a im szerszy jest twój horyzont, tym więcej rzeczy zauważasz, tym szybciej chłoniesz nowe rzeczy, szybciej przetwarzasz, szybciej wysyła twój mózg polecenia w świat i tym bardziej dynamiczne jest twoje życie. Więc jeżeli w tym życiu się nic nie dzieje, to być może czas zadać sobie pytanie, tak? Dokąd idę? Quo vadis, tak? Dokąd idziesz, człowieku? Ale też, czego chcę od życia? Nie pytaj się, kim jesteś, bo jesteś tym, kim jesteś. Każdy z nas jest sobą, tak? Natomiast jeżeli nie jesteś zadowolony ze swojego życia, to zadaj sobie pytanie, co byś robił w swoim życiu, gdybyś miał nieograniczone możliwości wyboru? Gdybyś był jak małe dziecko, które przyszło na ten świat i zadało sobie pytanie, dostało katalog do ręki, mama powiedziała, słuchaj synu, czy słuchaj córeczko, to jest ten świat, za 20 lat będziesz osobą bardzo, całkowicie dorosłą, wybierz sobie rolę, wybierz sobie sytuację, czy wybierz sobie świat, w którym chcesz żyć. I będziesz tam miał kartki z wojnami, będziesz miał tam kartki z walkami, będziesz miał tam kartki z osobami nieszczęśliwymi, ale również kartki z osobami całkowicie wypełnionymi radością i szczęściem, z osobami, którym się wiedzie pod względem finansowym. Nie zawsze te dwie grupy są tożsame, ale najczęściej osoby, które są szczęśliwe wewnątrz, nie przykładają takiej wagi do finansów. Dlaczego? Dlatego, że finanse w pewnym momencie się po prostu pojawiają. Są taką samą rzeczą jak ta wyprawa motocyklowa. Ale chodźmy do odpowiedzi na moje pytanie. Powiedziałem, ok, podróżować i od razu włączył się tak zwany mózg świadomy, który powiedział, no ok, ale nie możesz, masz przecież pracę, musisz codziennie być w biurze między 9 a 17, nic cię z tego obowiązku nie zwolni, nawet nie masz zmiennika, który może ciebie zastąpić, a zatem te twoje mrzonki są zupełnie bezpodstawne. Drugi raz, żeby dobić tą myśl całkowicie, umysł świadomy mówi tak, słuchaj, no bardzo fajnie, tak, tylko na to trzeba zarobić, takie podróże kosztują, wyjazdy na drugi koniec świata są to niebagatelne pieniądze, skąd weźmiesz na to wszystko pieniądze? Ale w twojej odpowiedzi nie ma być odpowiedzi skąd i jak. Twoja odpowiedź ma dotyczyć tylko jednej rzeczy, co chcesz. Co chcesz przeżyć, co chcesz robić, jakim chcesz siebie widzieć, jakim chcesz siebie poczuć. I odpowiedź na moje pytanie, na moje stwierdzenie przyszła 2 miesiące później. Dostałem propozycję uczestnictwa w międzynarodowym klubie podróżniczym, który dał mi możliwość podróżowania praktycznie po całym świecie, ale również zarabiania. I to była jedyna możliwość, czy jedyna sytuacja w moim życiu, gdzie połączone były dwa elementy. Możliwość podróżowania w doskonałych cenach i w doskonałym towarzystwie, a jednocześnie możliwość zarabiania na tym. I co zrobił mózg świadomy?
odrzucił to. Powiedział, nie, nie ma czegoś takiego, to na pewno jest jakaś ściema, to na pewno będzie jakiś podstęp, tak? Ktoś chce od ciebie wyciągnąć jakieś pieniądze, zaangażujesz się w przedsięwzięcie, które jest nie warte twojej uwagi i tak dalej. Nic bardziej dalekiego od prawdy. Przedsięwzięcie okazało się dokładnie tym, co świat mi podsunął. Możliwością wyjazdów, które realizuję dzisiaj i możliwością zarabiania na tym. I jakbym ktoś powiedział kilka lat temu, że znajdę działalność w przedsięwzięcie, gdzie będę jeździł na wakacje, nie do pracy, i będą chcieli mi za to płacić, bym powiedział, nie ma czegoś takiego, takie coś nie istnieje na świecie. Ale mam taką unikalną cechę. Staram się znajdować rzeczy, których inni nie widzą i nigdy się nie lubię się chwalić i nigdy tego nie robię. Mam wrodzoną taką wewnętrzną skromność, ale o tej cesze muszę powiedzieć. Staram się wynajdować pewne rzeczy albo wymyślać je, a potem się okazuje, że one istnieją. Tak jak wydawało mi się, że nie ma możliwości wyjazdów na wakacje, żeby ci za to chcieli zapłacić, tak samo mogę wymienić jeszcze dziesiątki innych rzeczy, które gdzieś tam odkryłem w życiu, które przetestowałem, wypróbowałem i wydawało mi się, że mogę to robić ciągle. Zatem jakby na dzień dzisiejszy podpowiedź moja jest taka. Twój mózg będzie słuchał twoich poleceń i będzie przyciągał więcej tego dobrego, im więcej dobrego będzie wokół ciebie. To, na czym będziesz się skupiał, to będziesz wzmacniał. A zatem bardzo uważaj na to, na czym skupiasz swoją uwagę, swoje słowa i swoje myśli. Jeśli złapiesz się na tym, że myślisz nie tak, jakbyś chciał, szybciutko zmień myślenie. Jedyną rzeczą, na którą masz wpływ w życiu, to o czym myślisz. Więc jeżeli myślisz o rachunkach, o problemach, o jutrzejszym wyjeździe i co cię może złego spotkać na drodze, pomyśl, co cię dobrego może spotkać na drodze. Nad tym masz pełną kontrolę. Druga rzecz, czasami jesteśmy w takich sytuacjach, że mówi się, że coś mi się złego wydarzyło, za chwilkę jakaś kolejna negacja. Otóż pamiętajcie, nieszczęścia chodzą nie tylko parami, chodzą czasami stadami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli skupiasz swoją uwagę na pierwszym nieszczęściu, przyciągasz następne. Ono przyciąga następne i następne i następne. To trwa tak długo. Niektórzy żyją w taki sposób całe życie. Całe ich życie obserwowane z boku to jest fala nieszczęść, przypadków i sytuacji, których nie chcą. Czy można to zmienić? Oczywiście, że tak. Są to osoby, które najczęściej mówią, zobacz, no tak to jest, tak? Albo życie tak właśnie wygląda. To bzdura. Życie ani nie wygląda, ani nie ma czegoś takiego jak tak to jest. Życie każdego z nas jest inne i życie każdego z nas prowadzi do nas takimi drogami, o jakich myślimy. Niestety, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z momentu, w którym i miejsca, w którym jesteś dzisiaj, to jest to wynik tego, co myślałeś wcześniej. Także nie katuj się ocenami, że jestem taki czy taki, wyglądam taki, tak, mam tyle, a tyle lat. To nie ma znaczenia. Co jest ważne, że możesz to zmienić, możesz zadać sobie pytanie, gdybym chciał zmienić pracę, to na jaką? Gdybym chciał zmienić partnera życiowego, to jak wyglądałby mój nowy związek? Gdybym moje dzieci, które mnie nie słuchają, mógł zmienić na idealne dzieci, to jak te dzieci wyglądałyby, jak zachowywałyby się, tak? I to wszystko jest materią plastyczną, którą możesz zmienić dzięki zadawaniu pytań, co chciałbym. Świat wysłucha twojej odpowiedzi na twoje pytanie i prędzej czy później ci je podsunie. Niestety, czy stety dla nas tak naprawdę, nie dzieje się to natychmiast, nie, na słowa, bo cię zabije, nie następuje śmierć, na szczęście, natomiast na słowo marzenie, czy chęć zobaczenia pewnych rzeczy, czy pewnych miejsc, albo przeżycia pewnych doznań, świat zawsze reaguje prędzej czy później. Skoro wszyscy razem jesteśmy w tej podróży, skoro wszyscy razem mamy 24 godziny i skoro wszyscy razem codziennie jesteśmy o jeden dzień starsi, zobaczcie, nie ma między nami żadnych różnic. Wykorzystajcie moje doświadczenia, jak spotkamy się kiedyś, jak to się dzisiaj mówi fajnie, na privie, ja powiem wam jeszcze o innych moich wynalazkach, które były marzeniem, a które okazały się rzeczywistością i być może powiemy o tym, co zrobić, żeby twój mózg wysłuchał twoich poleceń jeszcze szybciej. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję Szymonowi, że mogłem podzielić się z wami tym swoim doświadczeniem, bo to ani wiedza, ani mądrość, to po prostu doświadczenie. Mam nadzieję, że je wykorzystacie w swoim życiu. Ja bardzo dziękuję za uwagę i pamiętaj, zadawaj sobie pytania. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, Sławku. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie od nas do Akademii Wiem. Będzie to umieszczone w Akademii Wiem i odsyłajcie wszyscy, którzy uczestniczycie w tym dzisiejszym spotkaniu naszym, po to, żeby słuchali, jeszcze raz słuchali. A ja pozwolę sobie zacytować zdanie wielu moich nauczycieli, w tym Petera Powderhama, Shush Arya, Dexter Yeager, Johnny Wimbray czy wielu, wielu innych, które się zawierają w słowach: lustro odzwierciedla twarz człowieka, ale to, jakim jest on naprawdę, widać po przyjaciołach, jak ich wybiera, i z wielką dumą cieszę się, że wokół nas są tacy ludzie jak właśnie Sławek, jego fantastyczna Beatka. Sławku, jeszcze raz dziękuję serdecznie. A Państwu gratuluję, że rozumiecie te 30 minut, że rozumiecie to, o czym dzisiaj mówił Sławek, o czym te nieświadome, świadome w drodze do bogactwa, o tym Twój mózg słucha Twoich poleceń lub też nie słucha, zasady synchronizacji i rezonansu, że rozumiesz prawo wyrównania, że korzystasz ze swojej intuicji i zdecydowanie dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Szymon i Elżbieta Spolankiewicz, a za tydzień jak budować wokół siebie świat ludzi radosnych i życzliwych. Zresztą wiele rzeczy na ten temat już dzisiaj powiedział fantastycznie Sławomir Ślązak. Dziękuję jeszcze raz, Sławku, serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia na plażach świata i cudownego, rewelacyjnego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i całego życia. Dziękujemy serdecznie. Szymon i Elżbieta Spolankiewicz, Sławomir Ślązak. Do usłyszenia, do zobaczenia.